Wtorek, 1 września, tu program w telegraficznym skrócie, czyli subiektywny przegląd wydarzeń. Maciej Orłoś, dzień dobry, zaczynamy. Dziś w programie m.in. czy dzieci mogą się drapać w nos podczas pobytu w szkole? Czy koronawirus SARS-CoV-2 powstał w 2012 roku? Czy można być 50 dni na kwarantannie? Czy to możliwe, że pandemia potrwa jeszcze 2 lata? Czy można krzyczeć do pustej sali o Donaldzie Trumpie? Zaczynamy od newsa, który dotyczy programu w telegraficznym skrócie, bo musimy sobie wyjaśnić pewne sprawy. Otóż dostałem niedawno szokującą informację od moich współpracowników, że tylko niewielka część subskrybentów dostaje powiadomienia o nowych odcinkach programu. I to bardzo niewielka. Dlatego, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowych filmach na moim kanale, to uprzejmie proszę, kliknij przycisk dzwoneczka w lewym, z waszej strony w prawym dolnym rogu przy przycisku subskrypcji. Zresztą nie jestem pewien, czy w dolnym rogu. Może wcale nie w dolnym rogu, tylko po prostu po prawej stronie ekranu. Znajdziesz bez problemu. A jak znajdziesz, to kliknij. No. Teraz możemy rozmawiać. Dziś, kiedy nagrywam ten program, jest 1 września, pora więc przypomnieć uczniom niektóre zalecenia Ministerstwa Edukacji. Moi drodzy, pamiętajcie, nie dotykaj oczu, ust i nosa. Wiem, że to może nie jest łatwe, ale jest możliwe. Wystarczy tylko kilka trików, o których może nie wiecie. Pokażę wam. W tej chwili, załóżmy, zaswędziało mnie coś na nosie. I uwaga, w takiej sytuacji zamiast drapania się w nos, wstrzymujemy oddech, myślimy o czymś innym, a jeśli nie pomaga, to w ostateczności drapiemy się, ale nie palcem, tylko ołówkiem, który oczywiście wcześniej odkażamy. I wtedy możemy, palcem możemy podrapać się w nos dopiero po wyjściu ze szkoły. Dobra wiadomość jest taka, że w takie części jak łydka, kolano, czy łokieć, czy głowa możemy drapać się kiedy chcemy i czym tylko chcemy. Dobrze, co my mamy jeszcze w tych zaleceniach? Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela. Słuchajcie, ta zasada obowiązywała także przed pandemią. To mówię tym nowicjuszom, którzy akurat teraz, w tym roku szkolnym, zaczęli chodzić do szkoły. Już naprawdę lepszego momentu nie mogliście sobie wybrać, tak na marginesie. A więc słuchać uważnie poleceń nauczyciela trzeba tak w ogóle. To jest generalna zasada. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, na przykład podczas przerw. Kolejne zalecenie. Nie pytajcie, co to znaczy większa grupa uczniów, ale ja bym powiedział, że pewnie 6 osób to już jest większa grupa uczniów, a może 7, a może już 4, a może 30. Nie mam pojęcia, zapytajcie pani. A może na wszelki wypadek najlepiej z nikim nie rozmawiajcie na przerwach. Znajdźcie sobie jakieś wygodne miejsce przy ścianie albo koło kaloryfera. Nie drapcie się w nos, czy usta, czy oczy. Sprawdźcie sobie, co tam na Instagramie czy TikToku. Tak będzie najbezpieczniej. Możecie też przy okazji zasubskrybować mój kanał na YouTubie. No, proszę bardzo, to jest bardzo dobry pomysł. Z góry dziękuję. W części muzycznej mamy dziś z okazji Nowego Roku Szkolnego coś o dzieciach i dla dzieci. Szczegóły przedstawi Antoś Orłoś. Cześć! Witam. Dziś w dziale muzycznym niezwykle zdolna, młoda i utalentowana wokalistka Majka Jeżowska. Maja już za chwilę wydaje swój debiutancki album pod tytułem, nie pamiętam, ale promuje go singiel Wszystkie dzieci nasze są. Piosenka mówi o tym, że wszystkie dzieci nasze są. Maja nagrała specjalne pozdrowienia dla wszystkich naszych dzieci, które już za chwilę rozpoczynają nowy rok szkolny. Ja również was, dzieciaki, gorąco pozdrawiam, bo szkoła to było moje ulubione miejsce. Maju? Cześć dzieciaki małe i duże. Zaczynamy nowy rok szkolny. Życzę wam przede wszystkim spokojnego roku, sukcesów w nauce, dużo, dużo zdrowia, bo będzie potrzebne, dobrej energii, fajnych kolegów i koleżanek, głowa do góry. Uczcie się, czytajcie dużo, bądźcie otwarci na wiedzę i na drugiego człowieka. A ja mam nadzieję, że się zobaczę jeszcze z wami. Pa, pa. Majka Jeżowska. My również, Maju, mamy nadzieję, że niedługo się spotkamy. A teraz przed państwem gorący singiel Wszystkie dzieci nasze są i Majka Jeżowska. Wszystkie dzieci.
Ja bardzo przepraszam. Ja mu mówiłem, żeby nie mówił witam, tylko cześć albo dzień dobry. Mówiłem mu, że Majka Jeżowska to nie jest początkująca artystka. Nie, mówię o debiucie. Naprawdę bardzo przepraszam, ja przeprowadzę poważną rozmowę z Antkiem i na pewno będzie lepiej. Pani Maju, bardzo serdecznie pozdrawiam i no, sorry, debiutant. 43, 63 czy 46. Ile krajów ostatecznie znajdzie się na przygotowanej przez Radę Ministrów liście państw, do których i z których nie latamy z Polski do Polski? Wygląda na to, że opcja 46 jest najbardziej możliwa. Od 2 września ma obowiązywać na liście takie turystyczne potęgi jak Hiszpania, Francja czy Chorwacja, ale nie ma co panikować, bo co prawda może nie będzie połączeń bezpośrednich, natomiast z przesiadkami jak najbardziej zakazu nie ma. Na pytanie w takim razie, o co kaman, po co te zakazy, należy odpowiedzieć zdecydowanie i stanowczo, bo tak. Z kolei wiceminister zdrowia Witold Kraska ostrzegł, że wyjazd zagraniczny może się skończyć 2-tygodniową kwarantanną. Powiedział tak 25 sierpnia. Branża turystyczna odetchnęła z ulgą. Nareszcie coś wiadomo. Nareszcie mamy spójne, stabilizujące sytuacje komunikaty. Nareszcie biura podróży i turyści wiedzą, na czym stoją, a raczej czym i jak podróżują. Na pewno spokojny może być Łukasz Szumowski. Nawet jeśli 2 września zostanie wprowadzony zakaz lotów z Hiszpanii, zdąży wrócić z tych Wysp Kanaryjskich, gdzie poleciał na wakacje po złożeniu dymisji. Pod koniec lipca jeszcze przestrzegał przed wakacjami za granicą, a teraz sam zaryzykował. Natomiast, jak już wspomnieliśmy, powinien wrócić absolutnie bezpiecznie, spokojnie, przed ewentualnym wprowadzeniem obostrzeń. Także pełen luz. Niektórzy sugerują, że być może właśnie z powodu wakacji byłego ministra zdrowia przesunięto wdrożenie zakazu lotów z Hiszpanii, ale to już jest taka kosmiczna bzdura, jakaś koszmarna spiskowa teoria dziejów, że nie wiadomo po prostu, czy się śmiać, czy płakać. W związku z tym na wszelki wypadek zrobię jedno i drugie. A pan prezes pokazuje, że można urlop spędzać w Polsce. Mało tego, okazuje się, że podczas urlopu też da się kontrolować sytuację. Trzymać stery, nie zbaczać z toru, być kapitanem. Swoją drogą miło zobaczyć zadowolenie na twarzy najważniejszej osoby w państwie. Widać, że urlop był potrzebny i tego nie da się ukryć, panie prezesie. To wyraźnie wychodzi na tych zdjęciach. Pan po prostu uwielbia wakacje w gronie najbliższych. Mimo 500+, nie przybywa w Polsce dzieci. Ministerstwo Rodziny chce zbadać przyczyny tego zjawiska, tej niskiej dzietności, a na zbadanie ma prawie 600 tysięcy złotych. Ogłosiło przetarg, zwycięzca przeanalizuje wpisy w mediach społecznościowych i przeprowadzi wywiady z osobami w wieku od 15 do 39 lat. Jan Śpiewak na Twitterze napisał: drogie mieszkania, niskie pensje, poproszę 600 tysięcy. Ale chwileczkę, zaraz, a może ja lepiej wiem, jakie są przyczyny, że Polacy nie chcą powiększać rodzin? Moja propozycja jest taka: drogie mieszkania, niskie pensje, owszem tak, ale do tego obawa przed utratą pracy, pandemia oraz na przykład słaba służba zdrowia. Wygrałem? Mamy nadzieję, że pandemia skończy się w ciągu 2 lat. Tak powiedział szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pan dyrektor generalny oszacował sytuację w oparciu o epidemię hiszpanki, która wybuchła w 1918 roku i trwała 2 lata. Dziękujemy bardzo, panie dyrektorze, za tę cenną informację. Oczywiście czekamy na szczepionkę. Podobno najbliżej szczepionki są Rosjanie. Teraz całkiem poważnie. Przy okazji uważajcie na mylące dane podawane w różnych miejscach, w różnych mediach. Dane dotyczące skali epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Przykład. Ten portal pisze, że obecnie liczba osób zakażonych koronawirusem na świecie to już ponad 24,2 miliona. To nie jest prawda. Korzystając z danych serwisu Worldometer z 30 sierpnia, czyli robię tutaj taki mały update, informację dotyczącą skali epidemii należałoby skonstruować tak. Od początku pandemii na świecie zakaziło się 25 191 816 osób. Zmarło 847 136.
wyzdrowiało 17 542 928. Obecnie liczba osób zakażonych koronawirusem na świecie to 6 milionów 800 tysięcy, a dokładnie, przypominam stan na 30 sierpnia, 6 milionów 801 052 osoby. Podsumowując, zdanie, obecnie liczba osób zakażonych koronawirusem na świecie to już ponad 24,2 miliona, jest po prostu nieprawdą. Czy to wynik ignorancji, czy świadomego grania na lepszy efekt? Nie wiem. A propos koronawirusa, mamy teraz newsa, że tak zarymuję, jak ze słynnego radia Erewań. Koronawirus mógł nie pojawić się po raz pierwszy na targu, tylko w szybie kopalnianym, nie w ubiegłym roku, tylko w 2012 i nie w Wuhan, tylko 1600 km dalej. Górnicy po kontakcie z nietoperzami zapadali tam na tajemniczą chorobę, podobną do zapalenia płuc. Naukowcy z organizacji Non-Profit Bioscience Resource Project w amerykańskim mieście Ithaca doszli do swojego odkrycia poprzez tłumaczeniu 66-stronicowej pracy magisterskiej chińskiego lekarza, który leczył górników i wysyłał ich próbki tkanek do Instytutu Wirusologii w Wuhan do testów. Jak pisze wprost, badacze uważają, że wirus, który znalazł się w organizmach górników, wyewoluował w SARS-CoV-2 niezwykle patogennego koronawirusa wysoce przystosowanego do ludzi, a próbki w jakiś sposób uciekły z laboratorium w zeszłym roku, uruchamiając to, co przekształciło się w pandemię koronawirusa. Naukowcy z Ithaki nazwali swoją hipotezę dotyczącą pochodzenia COVID-19 pasażem górników Mojang. Pasażowanie to termin wirusologiczny określający adaptację wirusów do nowego gatunku. Chociaż naukowcy z laboratorium Wuhan zebrali próbki koronawirusa od nietoperzy w tej samej kopalni, przegapili zdarzenia z 2012 roku, czyli było tak, kiedy my ekscytowaliśmy się meczami podczas Euro 2012, w tym samym czasie w chińskiej kopalni doszło do pasażowania. No i pięknie. Pięknie, naprawdę pięknie. Na tę informację zwrócił uwagę Michał, jeden z patronów, bardzo dziękujemy. 50 kilka dni, tyle już jest na kwarantannie pani Dominika z Białej Podlaskiej, ona i jej rodzina. Dopiero niedawno test dał wynik negatywny i jeśli ponownie będzie negatywny, pani Dominika odzyska wolność. Jak można być na kwarantannie tak długo? 8 testów było pozytywnych, więc sanepid nie mógł zakończyć kwarantanny, choć właśnie, chyba jednak mógł. Przekonuje sanepid, że czas kwarantanny jest zgodny z przepisami i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, ale eksperci zwracają uwagę, że te wytyczne WHO są już nieaktualne. Jak powiedziała TVN-owi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w przypadku osób asymptomatycznych po 10 dniach wirus nie ma już zdolności namnażania się. WHO zmieniło już swoje wytyczne w maju. Rekomendacje WHO są teraz takie, że okres izolacji może zostać skrócony, ponieważ po 80 dniach wirus nie ma już zdolności namnażania, a dwutygodniowa kwarantanna zapewnia margines bezpieczeństwa. Pani Dominiko, bardzo współczujemy i na pani miejscu zrobiłbym w sanepidzie taką zadymę, żeby zapamiętali. Siedzieć bez sensu w zamknięciu przez 2 miesiące to jest naprawdę lekka przesada. Pozdrawiamy serdecznie. O podanie tej informacji poprosiła z kolei patronka Beata. Dziękuję. Chodzi o niezwykłe przemówienie Kimberly Guilfoyle ze sztabu Donalda Trumpa podczas online'owej konwencji republikanów. Zanim przedstawimy Wam fragmenty jej wystąpienia do pustej sali, żeby było jasne, chciałbym tę przemowę zadedykować polskim politykom. Gdzie u Was ten żar, ta pasja, ten wzniosły ton, ten talent oratorski? Patrzcie i uczcie się. Good evening, America. I'm Kimberly Guilfoyle. I speak to you tonight as a mother, a former prosecutor, a Latina, and a proud American. And yes, a proud supporter of President Donald J. Trump. Why? Because he is the president who delivers for America. This election is a battle for the soul of America. Your choice is clear.
Do you support the cancel culture, the cosmopolitan elites of Nancy Pelosi, Chuck Schumer, and Joe Biden, who blame America first? Do you think America is to blame? His promise was to put America first, and he has. When President Trump cut middle-class taxes, putting tens of thousands of dollars back in the pockets of working-class Americans, that beacon began to flicker once again. When President Trump commanded the defeat of ISIS, took out al-Baghdadi and Soleimani, and paved the way for peace in the Middle East, that beacon started to grow. Tylko proszę, nie odsłuchujcie tego nagrania przy dzieciach, bo się mogą trochę wystraszyć. Ale żarty na bok. Niech Kimberly Guilfoyle będzie naszym oratorskim wzorem. Spróbujmy zatem w jej stylu zakończyć dzisiejszy program w telegraficznym skrócie. Oglądajcie program w telegraficznym skrócie, bo to jest ten program. Ten program to przyszłość polskich mediów, polskiego YouTube'a, ale nie tylko. Program w telegraficznym skrócie to przyszłość wasza i waszych dzieci. Pamiętajcie o tym, subskrybujcie, dajcie dzwonki, lajkujcie. The best is yet to come. Najlepsze jeszcze przed nami. Przepraszam, już kończę. Sąsiedzi.